akcji Morgo. Morgo płynie cały czas 2 do 0. Panie trenerze, trudny mecz dzisiaj. Przegraliście z Prochem Pionki 2 do 1. Jakby pan ocenił przebieg całego spotkania? Tak, trudny mecz. Rzeczywiście Proch grał piłką, staraliśmy się trochę defensywnie zagrać. Udawało nam się do 80 minuty to utrzymywać tą taktykę, jaką mieliśmy. Błędy indywidualne zdecydowały o tym, że przegraliśmy ten mecz 2-1. No niestety. Jeszcze nie ułatwiał na pewno fakt, że trener Prochu Pionki był niedawno parę miesięcy temu waszym trenerem i też doskonale znał waszych zawodników. Tak, ale tutaj myślę, że tutaj inne role grały. Trener tam nie gra na boisku, on powiedział chłopakom, a my mieliśmy swoje zadania, które mieliśmy wykonać. Do 80 mówię, wykonywaliśmy to w miarę jakoś logicznie. Potem błędy indywidualne, bramka na 1-0, która nie powinna wpaść, bo centrostrzał, bo to nie była wrzutka, tylko centrostrzał. Bramkarz nas się przesuwał do tyłu, nie zdążył, nie jest trudno. Potem karnego obronił, fakt, brawo za to, ale mówię, dostaliśmy bramkę na 1-0, otworzyło to wynik. Trudno, no, ciężko mówię. Co można powiedzieć o Mateuszu, który doznał poważnej kontuzji? Podejrzewa się, że to jest złamanie ręki. Prawdopodobnie tak, ale jeszcze dokładnie nie znamy diagnozy, bo mówię, dopiero skończyliśmy mecz, jeszcze telefonu nie zadzwoniłem. Będziemy zaraz kontaktować się w którym szpitalu. My miejmy nadzieję, że nie jest to takie źle, bo tam prawdopodobnie wyskoczyło coś tutaj w sięgnach z łokciu. Może nie będzie tak źle, że złamanie, ale mówię, no, jest to wyglądało źle i zobaczymy, no, oby wrócił jak najszybciej do zdrowia. Panie trenerze, można powiedzieć, że dzisiaj mecz niewykorzystanych szans, mimo tego, że wygraliście, ale ten wynik można było jeszcze podwyższyć. Tak, szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o pierwszą połowę, mieliśmy dużo znakomitych sytuacji, nie wykorzystaliśmy. Obawiałem się trochę, że być może te sytuacje się mszczą. Na szczęście dzisiaj Zamójnie nie strzeliło żadnej bramki. My strzeliliśmy 2 i dlatego wygraliśmy. No i można powiedzieć, że to dosyć szczególny mecz, ze względu na to, że trener grał z drużyną, którą tak naprawdę parę miesięcy temu trenował. Tak, oczywiście był to dla mnie mecz taki prestiżowy i znałem chłopaków wszystkich, dlatego dużo łatwiej mi było tutaj ustawić taktykę pod ten zespół. Myślę, że zespół zostawiłem w dobrej kondycji i to widać w tej chwili, jeżeli chodzi o punkty zdobyte. Natomiast co do dzisiejszego meczu, to uważam, że wygraliśmy jak najbardziej zasłużenie, mimo tego, że Zamójnie postawiło wysoką poprzeczkę, ale mówię, w pierwszej połowie mieliśmy tyle sytuacji, że powinniśmy to zakończyć już w pierwszych 45 minutach i spokojnie grać sobie drugą. Mamy bramkę na 3-0, nie wykorzystujemy kolejnego rzutu karnego. Myślę, że to w najbliższym czasie będzie jeden z głównych celów naszych treningowych, bo w tej rundzie już nie wykorzystaliśmy chyba 5. rzutu karnego. Mielibyśmy spokojną końcówkę, a tak to nerwy do samego końca. Oskar strzela na 2-1 i drżymy praktycznie o wynik.